Od rana na korytarzach sejmowych dyskutowana jest kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie jej nie potwierdziło. Na razie to medialne doniesienia. Poseł, o którym mowa, w ostatnich miesiącach walczył o poszerzenie prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci. Stacja RMF FM podała wczoraj informację, że to Bartłomiej Wróblewski będzie nowym kandydatem PiSu na rzecznika praw obywatelskich. Obóz rządzący na razie tego nie potwierdza, ale też nie wyklucza, co wynika ze słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Bardzo możliwe, że to będzie Wróblewski. Medialne doniesienia o kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego od rana rozpalają dyskusje na sejmowych korytarzach. Poseł PiSu był autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, którego celem był zakaz zabijania dzieci chorych i podejrzanych o chorobę. Dlatego to kandydat nie do zaakceptowania dla tych polityków, którzy wprost opowiadają się za tak zwaną aborcją. Należy do nich wicemarszałek Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. To jest policzek, potwarz. Ja tego nie potrafię inaczej nazwać. Aby wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, PiS musi liczyć się z tym, co zrobi Senat. Bez poparcia Senatu Bartłomiej Wróblewski nie miałby w tym wyścigu szans. W ocenie polityków Koalicji Obywatelskiej obóz władzy może mieć problem z przeforsowaniem swojej kandydatury w Senacie. To musi być osoba, którą na tym stanowisku widzą obywatele, a nie szefowie partii. PiS ma w Senacie 48 senatorów. Będzie walczył o poparcie senator niezrzeszonej Lidii Staroń, ale ma też szansę pozyskać Jana Filipa Libickiego z PSL-u, który także deklaruje się jako przeciwnik tzw. aborcji eugenicznej. Skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę, że dla wszystkich, którzy mnie znają, nie jest to specjalne zaskoczenie. Kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich można zgłaszać do 19 marca.